Witajcie w kolejnym odcinku Wojny Śmietnikowe. Przepraszam za te odgłosy pralki, ale nie mam gdzie nagrać odcinka, bo już zacząłem ten plecaczek prać w łazience. Więc tutaj zaraz po zakończeniu roku szkolnego wyhaczyłem taki dosyć fajny plecaczek. Firma Head. Wygląda fajnie. Muszę go wyprać, bo jest strasznie brudny. Używany dosyć intensywnie przez użytkowniczkę, sąsiadkę. I tutaj po jedzeniu zostały jakieś plamy i muszę to wszystko ładnie wyczyścić, bo będę ten plecaczek zanosił do Towarzystwa Opieki nad Dziećmi. Co nie? Na pewno są tam jakieś dzieci, które nie mają pieniędzy na takie coś, a ten plecaczek jest w bardzo dobrym stanie, jedynie jego minus to mocne zabrudzenie. Co się dziwić, był używany dosyć tam mocno. Cały rok się tarzał po podłodze w szkole. To teraz trzeba go porządnie, ładnie odczyścić. Do odczyszczenia plecaczka zastosuję taki specjalny płyn, znaczy proszek w zasadzie, roztwór. Jest to taki biały proszek, nazywa się Emsol, firma Hemspec, producent. Jest to najlepszy prawdopodobnie na rynku płyn do czyszczenia tapicerek samochodowych i meblowych i dywanów. Ten płyn jest tak zwanym presprayem, czyli najpierw się używa go. To jest taki ciepły roztwór, w 40 stopniach musi być, podgrzany troszkę. Wciera się go w zabrudzenia, albo najlepiej w całą tapicerkę, czy w jakąś czyszczony dywan, czy krzesła na przykład. I trzeba odczekać, aż ten środek chemiczny zareaguje z brudem. Ten Emsol potrafi wyczyścić wszelkie organiczne zabrudzenia, czyli ziemia, krew, mocz, różne wydzieliny organiczne, wszystko co praktycznie jest możliwe. Jest to bardzo dobry środek. Doczyszcza najgorsze możliwe plamy, jakie tylko sobie potraficie wyobrazić, to tym wystarczy. Bardzo mało tu go rozrobiłem. Szczyptę wsypałem, bo stężenie jest dosyć duże. I będę za chwilę wcierał ten środek w ten plecaczek. I zobaczycie, że będzie wyglądał jak nowy po wypraniu. Później po użyciu tego środka można daną rzecz przeprać w normalnym proszku. Firma Hemspec jeszcze produkuje taki inny środek do płukania ekstrakcyjnego. Czyli nazywa się to Formula 90. Po użyciu tego Emsol następuje później właśnie wypłukanie brudu i zanieczyszczeń przy pomocy właśnie płynu z rozrobionym Formula 90. Ten Formula 90 ma zapach taki dosyć przyjemny, cytrynowy. No, także przystępujemy do wcierania. Plecaczek jest bardzo mocno
zabrudzony, że tu miałem gąbeczkę. Gdzieś mi ktoś mi buchnął gąbeczkę. Co teraz? Gdzie ta gąbeczka? Plecaczek jest dosyć ciekawy, bo ma raz, dwa, trzy przegródki. Tu ma jeszcze przegródkę na laptopa. To jest taki bardziej zaawansowany, nie jest to jakiś taki zwykły szkolny plecaczek. Taki plecaczek to i nastolatka by się nie powstydziła. Tu ma kieszonkę na słuchaweczki, na fona. Tu ma przejście, dziurkę na kabelek do słuchaweczek. Plecki ma tutaj, proszę bardzo, wyłożone taką mięciutką gąbką. Naprawdę jest to ekstra plecaczek. Mam nadzieję, że ktoś tam się